tego jeszcze nie grali, że malowała się w stajni. Nagrywam dzisiaj dla Was filmik urodzinowy. No ale cóż, jak mus. Dobra, ja jestem już pomalowana. Teraz pokażę Wam, jakie mamy rzeczy. Jakie cuda tutaj mamy. Już Wam pokazywałam. Tutaj mamy borówki, świeczuszki i to. I tu moje ciuchy. To jest jakaś kpina. To miało być tego samego rozmiaru, co to. I to mi pękło. Kurczę. A to jest najważniejsze. W ogóle torcik dla Kalutki tutaj czeka. I to będzie mysz. Poszłam na taką totalną łatwiznę i będzie on ozdobiony borówkami, ale to mam nadzieję, że już mama mi nagra, jak ja to robię, jak to formuję i ładnie i tak dalej. Kalutku tutaj czeka grzecznie. Czeka tu grzecznie, tak? I teraz Wam mogę powiedzieć, dlaczego w ogóle nie było w filmiku z urodzin Kali, bo ja sobie wymarzyłam to tak, że chcę mieć zdjęcia, że na ten, wiecie, na miniaturkę filmiku muszę mieć zdjęcie z urodzin, a nie miałyśmy tych zdjęć urodzinowych i miałam później tego nie robić, ale uznałam, że za parę lat nie będę pamiętać, kiedy to było, czy to było, wiecie, w terminie, czy nie w terminie, a będę mieć przynajmniej zdjęcia z jej 14 urodzin. Prawda, Kalutku, Niunia? No i robimy dzisiaj zdjęcia. Prawda, miały być już wczoraj. Pada. Co? Nie wierzę. Było tak ładnie. Ja ogólnie mam pecha co do tych zdjęć. Naprawdę, mam takiego po prostu pecha co do tych zdjęć. Te zdjęcia już dawno miały być zrobione i w ogóle, ale... Żeby mieć takiego pecha? Nie padało. Takie ładne słońce było i teraz zaczęło padać, jak on, a one już dojeżdżają. Nie, po prostu mam nadzieję, że to zaraz ustąpi, bo to taki delikatny deszczyk, ale... O nie, ale jestem teraz wściekła, Kalutka biedna. Tam Kalutku ma trochę brudne nogi tam z tyłu, bo my ją ostatnio w ogóle całą czyściłyśmy, myłyśmy i tak dalej, ale... No już powiedzie, minęły dwa dni, znaczy dokładnie jeden dzień, dzisiaj jest drugi dzień i powiedzie, no ja nie mogę być tak długo ciśta. No... Wymyśliłam też sobie coś takiego, że... co roku, jak będziemy robić zdjęcia urodzinowe, to Kelly miała mieć totalnie inne zdjęcia, ale wymyśliłam sobie, że tematyka będzie podobna, czyli na przykład albo jakiś kolor przewodni, czy cokolwiek, nie? U Mercedes były takie bardziej eleganckie na czarnym tle, u Kelly tak nie będziemy robić, u Kelly będzie sukienka, ale też właśnie będzie róż, co nie? Tego u Kelly zamiast róż i żółtego będzie róż i niebieski. Tak jak sobie to wymyśliłam, no mi tam się to łączy. Nie ciok. O, ty mój kociku słodki. O, ci powiedz, mama wyciściła też wszystko. No tak kropi jeszcze, ale jakby już ustawało. W ogóle cały czas się mnie pytacie, jak ja to robię, że mój kucyk jest czysty. I ja wiem, jak ja to robię, że mój kucyk jest czysty, nie ma żółtych plam i tak dalej. Nie stoi w boksie. No bo wiecie, żółte plamy, no to przeważnie, pamiętam jak u nas kobyła leżała na tym, wiecie, gnoju i tak dalej, no to później cała taka żółta była, a Kalutka ma tylko ziemię, no i ziemię wystarczy strzepać i tyle, no i nie ma żadnych śladów, nie? Dlatego Kalutek jest taki czysty. O, jadą już chyba, bo to moja mama jedzie z taką dziewczyną. Jeszcze jej nie znam, ale zaraz poznam. Hansa, obudni kucyk jest też. Tak, żeby było przodem tak do mnie. Ja będę oczy stawiał. To czekaj, to jak ją mam ustawić? Nie, bo ona się boi. Nie bój się. A tak? Mhm. Super. A, czekaj. Mhm. Chodź. Nie przez róże. Jakoś sobie te buty wytniesz. Nie położy się chyba. Spróbuj jeszcze raz. Nigdy nie spróbowałam. Patrz! Jaka słodka! Miercia to mamusia jest. Ale pięknie wygląda.
Kelly, pokaż się. Znaczy wcześniej było tak, że na początku żartowali sobie, że ten wiesz, że te buty są najlepsze. Tak, buty wygrywają wszystko. No, gdzie mi leziesz? Pomiotko. Nie widzę twoich pięknych busików. To jest miotła. Co ja powiedziałam, miotła? Tak, że jest pomiotła. Pięknie. Się prezentujesz. Urodzinowa Kasia. Nie, te buty to idealnie ci, Kasiu, pasują, naprawdę. Wiem.